Ostatnio dowiedzieliście się co nieco o cefeidach, gwiazdach prawie 30 tysięcy razy jaśniejszych od naszego Słońca, o masach przekraczających 5 do 20 mas Słońca. Dowiedzieliście się, jaka była historia ich odkrycia, no i w jaki sposób wykorzystuje się cefeidy w astronomii do pomiarów odległości, między innymi do odległych galaktyk. No ale dlaczego nasze cefeidy pulsują, dlaczego wykazują taką Zmienność. Do zrozumienia tego zjawiska potrzebne nam jest pojęcie pojedynczo i podwójnie zjonizowanego Helu. Jak wiemy, Hel to pierwiastek zbudowany z dwóch protonów, dwóch neutronów. No i normalnie dwóch elektronów. Dlaczego normalnie? No więc, zwykły Hel niezjonizowany to taki, który zawiera właśnie dwa protony, dwa neutrony. I dwa elektrony na powłokach, a więc jest elektrycznie obojętny, tak? Kiedy mamy wysoką temperaturę, wysokie ciśnienie, tak jak na przykład we wnętrzu gwiazd, czy w ogóle na powierzchni gwiazd nawet jest gorąco gwiazdy są bardzo gorącymi obiektami tam są możliwe takie rzeczy jak jonizacja helu. Hel pojedynczo zjonizowany oznaczamy jako Hel z takim plusem. 1 plus oznacza, że jest pojedynczo zjonizowany, a to oznacza, że wysoka temperatura gwiazdy spowodowała wybicie elektronu z powłoki. Krąży sobie tylko jeden elektron na powłoce wokół jądra Helu. A więc przeważają tutaj, czy przeważa jeden ładunek dodatni, to oznacza, że Hel jest jednokrotnie zjonizowany. Kiedy mamy tutaj jeszcze gorętsze warunki, jeszcze wyższe ciśnienie, no to dochodzi do tego, że wszystkie elektrony, czyli te wszystkie dwa, zostają wybite z powłok elektronowych i mamy hel dwukrotnie zjonizowany. Czyli hel 2+, oznacza to, że nie ma elektronów na powłokach, a więc mamy tutaj tylko dwa ładunki dodatnie, a więc elektrycznie jest dodatni. Takie rzeczy mają miejsce właśnie... W gorących środowiskach, a więc musi być bardzo gorąco. No tutaj troszeczkę chłodniej, prawda? Chłodniej to nie znaczy, że tam jest chłodno. Mimo wszystko są to bardzo ekstremalne warunki, ale co ciekawe, taki chłodniejszy hel, jednokrotnie zjonizowany, ma, czy jest bardziej przeźroczysty. bardziej przeźroczysty. Achel podwójnie, czy dwukrotnie zjonizowany, już jest znacznie mniej przeźroczysty. No i w ten sposób można wyjaśnić właśnie tą zmienność cefeid tym, że mamy hel dwukrotnie zjonizowany, który jest znacznie mniej transparentny od helu jednokrotnie zjonizowanego czy w ogóle helu neutralnego, czyli niezjonizowanego. Działa to w ten sposób, że wokół cefeidy podczas minimum jasności, czyli w czasie, kiedy ta gwiazda wykazuje minimalną jasność. Wokół tej gwiazdy zbierają się ogromne ilości dwukrotnie zjonizowanego helu, czyli tego, który jest troszeczkę mniej czy znacznie, znacznie mniej przeźroczysty od helu neutralnego, czy pojedynczo zjonizowanego. A więc ten hel, który znajduje się wokół gwiazdy, w minimum jasności powoduje absorpcję promieniowania, absorpcję fotonów, które chcą wyjść z wnętrza gwiazdy, z tych głębszych warstw. No ale hel dwukrotnie zjonizowany powoduje ich zatrzymanie, ale to wiąże się z tym, że gromadzi sporą ilość energii, skoro jej nie przepuszcza. Ta energia powoduje, że gwiazda nieco się rozdyma. A więc zwiększa się temperatura gwiazdy, gwiazda nieco rośnie. Puchnie jej zewnętrzna warstwa, ale przez to też te zewnętrzne warstwy zaczynają się ochładzać. A skoro się ochładzają, no to hel, który był dwukrotnie zjonizowany, staje się tylko jednokrotnie zjonizowany, a to oznacza, że nasza gwiazda jest znacznie jaśniejsza, może wypromieniować znacznie więcej światła. Jest jaśniejsza. dlatego że przeźroczystość helu jednokrotnie zjonizowanego jest znacznie lepsza niż helu dwukrotnie zjonizowanego. Jednak gdy gwiazda się rozdyma, energia, która zostanie zgromadzona najpierw w tej warstwie helu dwukrotnie zjonizowanego, zostanie uwolniona na zewnątrz, hel powróci do stanu pojedynczo zjonizowanego, ta energia zostanie wypromieniowana na zewnątrz, to materia z powrotem spada do wnętrza gwiazdy. No i co się dzieje, kiedy taka materia z powrotem opadnie na gwiazdę? Zaczyna się nagrzewać i wtedy hel jest jeszcze bardziej zjonizowany. Czyli mamy hel 2+, dwukrotnie zjonizowany, który znowu nie chce przepuszczać tych fotonów wysyłanych z gwiazdy. No i gwiazda staje się Ciemniejsza. Ten proces powtarza się cyklicznie. A więc znowu ten hel, który jest dwukrotnie zionizowany, zaczyna gromadzić sporą ilość energii z racji tego, że ją absorbuje. Później gwiazda znowu się rozdyma, znowu uwalnia znaczne ilości swojej energii, staje się jaśniejsza. Po czym te warstwy z powrotem opadają ku wnętrzu gwiazdy znowu hel się jonizuje do stanu dwukrotnie zjonizowanego znowu przepuszcza mniej światła i tak co jakiś okres czasu tak więc poznaliście teorię zmienności cefeid najlepszą do tej pory jak się okazuje chyba najsłuszniejszą teorię tego jak działają cefeidy